No. Z ostatniej chwili. Niesamowity cud w Medjugorje. Cud przemiany serca człowieka, przemiany myślenia, metanoja po prostu całą gębą. Moi drodzy, tutaj się odbywają największe operacje na otwartym sercu. Najważniejsze operacje, jakie mogą być, które gwarantują i dają życie. Co lepsze, odbywają się w różnych językach, żeby każdy pacjent dobrze rozumiał, o co w tej operacji chodzi. Oczywiście jest to... Jest to operacja na sercach ludzkich, ludzi z całego świata. Dlatego takie tabliczki, żeby każdy wiedział, gdzie, do którego miejsca się kierować. Wszystko jest zarządzane tak, jak trzeba. Gdzie w tym momencie za nami w ogóle, zobaczcie, nie wiem, czy to widać, pewnie nie widać dokładnie, ale tam jest kocioł miłosierdzia, my to nazywamy, gdzie ludzie przychodzą z takim bagażem nieraz życiowym, przychodzą przestępcy, ludzie uwikłani we wszystko, by to wszystko oddać Bogu i złapać się nadziei, napełnić swoje serce pokojem, radością, miłością, przebaczeniem i prawdą. Ale teraz to chyba trochę przesadziłeś, tam nie ma kotła. Tam nie ma kotła, tam to nie jest otchłań. Tam jest ogród, moi drodzy. To jest ogród jak ten rajski, gdzie jesteśmy schowani za różnymi krzakami, gdzie chowamy się, bo wstydzimy się naszego życia, wstydzimy się naszych grzechów. A ścieżkami tego ogrodu chodzi Bóg i woła nas po imieniu. I pyta się każdego z nas, gdzie jesteś? A kiedy już nas usłyszy, to przychodzi, kiedy zobaczy, wyciąga swoje ręce i mówi: jesteś moim ukochanym dzieckiem, uzdrawiam, bo tego pragnąłem. I może dzisiaj jesteś pogrążony w chorym myśleniu o sobie, masz jakieś stany depresyjne, przewlekły jakiś smutek, uwierzyłeś w kłamstwo na swój temat, które gdzieś może ktoś cały czas wtłaczał ci w głowę od dzieciństwa. Może to byli twoi bliscy, we własnym domu słyszałeś najgorsze rzeczy na swój temat i dzisiaj patrzysz na siebie i chce ci się żygać. Nie akceptujesz tego, kim jesteś. Nie akceptujesz tego, że tutaj w głębi serca jesteś niesamowicie piękny. Niesamowitą masz wartość. I Bóg chce odrestaurowywać tę ruinę, która może jest w sercu człowieka. On chce renowację kompletną zrobić. On chce to odbudowywać kroczek po kroczku, wprowadzić cię w pewien proces tego, że będziesz mógł stanąć i powiedzieć: tak, jest we mnie ogromna wartość, jest we mnie piękno. Tak jak dzisiaj ja tu staję i powiem wam, jestem piękną osobą. I tak naprawdę też Bóg uwalnia od opinii, od uzależnienia od opinii innych ludzi. To, co powie, najważniejsze, to, co Bóg o mnie myśli, jakie On ma zdanie na mój temat, to jest priorytet, żeby zacząć taki sposób myślenia i właśnie potrzebna jest ta metanoja. A jeżeli chodzi o kocioł, to mi chodzi, że się dzieje, że po prostu tak. To miłosierdzie wiruje. Nie, wiesz, co nie, no to dokładnie. Nie kocioł, a musiałem cię tak złapać, ja musiałem cię tak złapać trochę, nie? Żeby nie było, że tak ładnie, pobożnie, że tylko mądrze mówi. Ale tak, jeśli już kocioł, to później padło słowo restauracja. Bardzo się mi podoba miejsce smaku. Odrestaurowanie to było. Nie, no było i tak, na restauracja, czyli odnawianie, czyli przywracanie pewnego smaku, tak? A to kurczę, odrestaurować. To, jeszcze dalej poszedłeś, to tak nie rozkminiłem, wiesz? No i to dobry, mi się tak to kojarzy jesteś, też, tak, nie? Zmartwychwstanie, ty masz myślenie zmartwychwstałe. Tak może troszeczkę, mam nadzieję, nie? I właśnie w tej restauracji, w tym odrestaurowaniu, to jest niesamowite, że nie przychodzimy tu, żeby się ładnie umalować, żeby zrobić super makijaż i kiedy staniemy przed lustrem, to powiemy: teraz jest okej, teraz jest fajnie, ładnie wyglądamy, jesteśmy modni. Ale chodzi o to, żeby przywrócić nam pierwotny blask, pierwotne piękno. I to się niesamowicie dokonuje, a obrazem tego jest Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, obraz syna marnotrawnego, który wraca do ojca i tam mówi te swoje grzechy. A ojciec co robi? Woła służbę i mówi: przynieście suknię, przynieście pierścień, przynieście sandały. Czyli pokazuje temu młodemu: przywracam ci twoją godność, przywracam ci twoje synostwo, przywracam ci twoje dziedzictwo. Odzyskujesz wszystko. Nie, jesteś fajny. To się tutaj dokonuje. Myślisz, że twoje życie jest beznadziejne, że nic dobrego nie potrafisz, że jesteś nieudolnym człowiekiem, nieudolną istotą, takim ludzikiem, który cały czas tylko pogrąża się w błędach. Przyjdź tutaj. Usłyszysz, że jesteś piękny, że jest w tobie dobro.
Pokój, dobro. Pozdrawiamy z Konfesjonału Świata. Ksiądz Tomek Koperek, Zmartwychwstaniec i Jacek Heres, wyrwani z niewoli. Trzymajcie się, niech Bóg też codziennie Ciebie wyrywa z niewoli grzechu. Właśnie przez swoje miłosierdzie. Pozdrawiamy, jak zawsze błogosławimy i życzymy Wam, byście głęboko doświadczali miłosierdzia w swoim życiu. Z Bogiem. Błogosławieństwo jeszcze. Błogosławieństwo. Trzymaj tabliczkę. Dobra. Błogosławieństwo po polsku. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Chodzę przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę. W rękach garcarza jestem gliną, stworzy mnie pięknie. Jezus drogą, prawdą, życiem, naszym sensem. Jezus drogą, prawdą, życiem.